10 najlepszych soundtracków z gier. 10. Skyrim. Gra została zapowiedziana 11 grudnia 2010 roku podczas Spike Video Game Awards i wydana 11 listopada 2011 roku na platformy Microsoft Windows, PlayStation 3 i Xbox 360. Redakcja magazynu PC Gamer UK w 2015 roku przyznała grze 5. miejsce na liście najlepszych gier na PC. Muzykę do gry skomponował Jeremy Soule, twórca ścieżek dźwiękowych do dwóch poprzednich części The Elder Scrolls. Kolekcjonerska wersja ścieżki dźwiękowej została wydana na 4 płytach CD. Motywem przewodnim gry jest utwór Dragonborn, śpiewany przez 30-osobowy chór, wymyślonym na potrzeby produkcji Smoczym Języku. The Last of Us. Akcja produkcji toczy się w 2033 roku w postapokaliptycznych Stanach Zjednoczonych, 20 lat po wybuchu epidemii grzyba. Głównym bohaterem gry jest Joel, który podejmuje się zadania eskorty nastoletniej dziewczynki o imieniu Ellie do grupy ludzi z organizacji Świetlików. Bohaterom w wyprawie przeszkadzają zarówno zinfekowani, jak i ocaleni ludzie, którzy zatracili człowieczeństwo i za wszelką cenę próbują przetrwać. Ścieżkę dźwiękową do Last of Us skomponował argentyński kompozytor Gustavo Santaolalla. Deus Ex – Bunt Ludzkości, trzecia część serii Deus Ex, gra z gatunku FPS z elementami RPG. Zawiera elementy cyberpunku. Do 30 września 2011 roku gra została kupiona w ponad 2 milionach egzemplarzy. W Europie sprzedano ponad 1 milion egzemplarzy, natomiast w Ameryce Północnej 800 tysięcy egzemplarzy. Soundtrack liczy 25 utworów. Far Cry 3, gra akcji, która została wyprodukowana przez studio Ubisoft Montreal i trafiła do sprzedaży 29 listopada 2012 roku, choć plotki donosiły, że akcja kolejnej części Far Cry będzie się rozgrywać w Afryce, twórcy zdecydowali się na powrót do dżungli, podobnie jak w pierwszej części gry. Opowieść przedstawiona w produkcji opowiada historię przyjaciół porwanych przez handlarzy ludźmi. Up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it fun them. 6. Heroes of Might and Magic 3. Strategiczna gra turowa wydana w 1999 roku przez firmę The 3DO Company. Trzecia część serii Heroes of Might and Magic. Jedna z najlepszych gier w historii. Rozbudowana ścieżka dźwiękowa jest efektem rozbudowanych lokacji. W każdym z miast, którym można było grać, umieszczono inny motyw muzyczny, co miało ogromny wpływ na klimat gry. Uncharted 2 – Pośród złodziei. Przygodowa gra akcji przygotowana z perspektywy trzeciej osoby. Akcja gry rozgrywa się 2 lata po wydarzeniach z pierwszej odsłony. Nathan Drake podejmuje się rozwikłania tajemnicy Marco Polo, słynnego weneckiego podróżnika, który w 1292 roku, po 20-letnim pobycie na dworze chińskiego cesarza, zdecydował się powrócić do ojczyzny. Oczywiście najbardziej pechowy podróżnik świata wpada w kłopoty, przez co trafia do Azji, gdzie mamy okazję zwiedzić Borneo, Tybet i Nepal. A wszystko przy brzmieniach niesamowitej muzyki. GTA Vice City. Komputerowa gra akcji wyprodukowana i wydana przez Rockstar Games w 2002 roku. Gra wydana została na konsole PlayStation 2, Xbox oraz na komputery PC z systemem Windows. W 2012 roku z okazji 10. rocznicy premiery gry wydano wersję na platformy mobilne. Wszystkie utwory, które słychać w radiu, zostały stworzone przez prawdziwych artystów z lat 80., takich jak Blondie, Duran Duran, Michael Jackson, Iron Maiden czy Mr. Mister. W stacjach radiowych i fabule odpowiednie miejsce też zajmuje fikcyjna grupa rockowa, nazwana Love Feast.
To właśnie ich utwory zasługują na czwarte miejsce. Muzyka z gry sprzedawana na 7 płytach CD była przez długi czas bestsellerem. Gothic 2. Fabuła gry kontynuuje tę znaną z pierwszej części. Bezimienny bohater zostaje w magiczny sposób wyciągnięty spod gruzów Świątyni Śniącego, miejsca ostatniej batalii Gothica. Ta produkcja to zapewne jedno z najprzyjemniejszych wspomnień wirtualnych wielu graczy, zaś sama muzyka, choć prosta, bez wątpienia zasłużyła na miejsce na liście. Wiedźmin 3 Dziki Gon. Fabularna gra akcji stworzona i wydana przez polskie studio CD Projekt Red 19 marca 2015 roku na platformy Microsoft Windows, PlayStation 3 i Xbox One. Akcja Wiedźmina 3 rozgrywa się w fikcyjnym świecie fantasy stworzonym przez pisarza Andrzeja Sapkowskiego w serii opowiadań i powieści. Muzyka została stworzona przez folk metalowy zespół Percival Schuttenbach z Lubina. Assassin's Creed 2. Przygodowa gra akcji stanowiąca kontynuację wydanego w 2007 roku Assassin's Creed. Premiera na Xbox 360 i PlayStation 3 miała miejsce 17 listopada 2009 roku. Wersja gry na Microsoft Windows ukazała się w Polsce 4 marca 2010 roku, w Europie 5 marca, a w USA 9 marca. Akcja Assassin's Creed 2 rozgrywa się w renesansowych Włoszech i Wenecji, dokładniej w Republice Florenckiej i Republice Weneckiej, zaś głównym bohaterem jest Ezio Auditore. Muzykę stworzył Jasper Kidd, duński kompozytor, łącząc elementy muzyki symfonicznej i ambientu. Dzięki za obejrzenie do końca. Piszcie koniecznie w komentarzach, jaki soundtrack z gier jest waszym ulubionym. Nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji oraz łapki w górę, a jeśli napiszecie w komentarzu super, zostawię wam serduszko. Cześć!